Powiedzmy, że chcemy teraz wykonać mnożenie takich ułamkowych wyrażeń algebraicznych. Czyli mamy na przykład ułamek A podzielone przez B i to chcę pomnożyć przez ułamek C podzielone przez D. To czemu to będzie równe? No jak się mnoży ułamki, no to nic prostszego, trzeba po prostu pomnożyć licznik przez licznik, mianownik przez mianownik. Czyli w wyniku dostanę taki ułamek. Tutaj będę miał a razy c po prostu, a w mianowniku będę miał b razy d. Nic prostszego. No dobrze, a gdybym chciał podzielić ułamek a podzielone przez b, podzielić tym razem przez ułamek c podzielone przez d. Wiemy, że jak dzielimy ułamki, to dzielenie to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność. Czyli to będzie a podzielone przez b, i teraz razy odwrotność tego ułamka. Odwrotność, czyli muszę zamienić licznik z mianownikiem, czyli będę miał d w liczniku, a c w mianowniku. No i teraz mogę wykonać to mnożenie znowu. Czyli będę miał w liczniku a pomnożone przez d tym razem. A w mianowniku będę miał b pomnożone przez c. Proszę, to jest po prostu wynik. No dobrze, no to skoro to umiemy, to zróbmy teraz jakiś ciekawszy przykład. Spróbujmy uprościć takie wyrażenie. 1 podzielone przez a, odjąć 1 podzielone przez b i to wszystko podzielone przez c i jeszcze podzielić wynik tego. Przez 1 przez D. No jak zwykle zachęcam Cię do zatrzymania otwarcia filmu i podjęcia samodzielnej próby rozwiązania tego zadania. No dobrze, a jak ja bym to zrobił? No tutaj w liczniku mam różnicę dwóch ułamków. W poprzednim filmie pokazywałem, jak się dodaje ułamki, że się sprowadza do wspólnego mianownika. No to tutaj właśnie musimy to zrobić. Ja tutaj sobie z boczku to obliczę. 1 przez A odjąć 1 przez B. Ile to będzie? No, muszę ten pierwszy ułamek rozszerzyć przez b, a drugi rozszerzyć przez a, po to, żeby mieć wspólny mianownik a razy b. Tak jak pokazywałem w poprzednim filmie. Czyli pierwszy rozszerzam przez b, mnożę licznik i mianownik przez b, czyli mam b przez ab. I to jest dokładnie ten sam ułamek, co tutaj, bo b się skraca i ten, wartość tego ułamka jest 1 przez a. Ten drugi rozszerzam przez a, czyli mam a podzielone przez ab. Pomnożyłem licznik, mianownik przez a, czyli rozszerzyłem przez a, czyli nie zmieniłem wartości ułamka, więc mogę zapisać, że to jest b odjąć a, no i mam wspólny mianownik. Tak to było zrobione, żeby mieć wspólny mianownik. Wspólny mianownik to będzie ab. Czyli to wyrażenie tutaj mogę zastąpić przez b minus a przez ab. To jest zamiast tego, co tutaj było w ramce. No ale wynik tego ja muszę teraz Podzielić przez c. No ale tak jak mówiłem, dzielenie to jest to samo co mnożenie przez odwrotność. Czyli podzielić przez c to jest to samo co pomnożyć przez odwrotność c, czyli pomnożyć przez 1 przez c. To jest mnożenie przez odwrotność. No i tutaj zostaje mi jeszcze podzielić przez 1 przez d. No ale podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność, czyli muszę tej pomnożyć przez odwrotność 1 przez d a odwrotność 1 przez D, no to jest D przez 1. No to mogę teraz wykonać te działania wszystkie tutaj. Co będę miał tutaj jako wynik? No muszę liczniki pomnożyć, czyli będę miał B minus A razy 1 razy D, czyli to będzie D, no pomnożone przez B minus A. No jedynki nie muszę pisać. A w mianowniku mam A razy B i razy C, razy C. Czyli ostatecznie mogę tutaj jeszcze wymnożyć. C ja sobie napiszę od razu, wymnożyć w liczniku korzystając z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Tutaj mam a razy b razy c w mianowniku, a w liczniku będę miał d razy b odjąć d razy a. Tak, będę miał d razy b odjąć d razy a. No i to jest ostateczny wynik uproszczenia tego wyrażenia. To jest D razy B odjąć D razy A podzielone przez A razy B razy C. Widać, że wszystkie te operacje, które wcześniej przyćwiczyliśmy, czyli dodawanie takich ułamkowych wyrażeń, mnożenie i dzielenie pozwoliły nam uprościć to wyrażenie algebraiczne.